Będziesz królem. Vivente regem. Yeah! Chodź, idziemy do kościoła, ale najpierw się przebierzesz. Zygmuncie, koronuję cię na króla Polski. Lutego 1530 roku arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, Jan Łaski koronował 10-letniego wówczas Zygmunta Augusta na króla Polski w Krakowie. W tym wydarzeniu niezwykłe było to, że koronacja odbyła się za życia jego ojca.